czasy zakazane, czas postu, moi drodzy, czas zabaw hucznych, że w piątki pościmy, pokażę przedziwne mechanizmy i krętactwa, bo nie posądzam o brak, o złą wolę nasz episkopat, ale prawa, które ustanawiają wbrew Kościołowi, aby to, moi drodzy, udowodnić. Zapisy o prawie kościelnym są niezgodne z prawem, moi drodzy, kościelnym, bo to, co nam podają, nie jest prawdziwe. Oto, moi drodzy, nauczanie Soboru Trydenckiego, 24 sesja, rozdział 10, przypis, jak się pisze, 24,10. Oto, co mówi na temat zakaz uroczystości, uroczystych zaślubin w pewnych okresach. Sobór nakazuje, aby wszyscy pilnie zachowali starożytny ukaz, zakaz. Cytuję tu Decretum Graciani z 1247-1250. Zakaz uroczystego odprawiania zaślubin od początku Adwentu Pana naszego Jezusa Chrystusa aż do Dnia Objawienia Pańskiego, a także od Środy Popielcowej aż do Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego włącznie. Gdy uwzględnimy późniejszą naukę, czasy zakazane, to wam pokażę, a czasy zakazane to były piątki, Adwent i Wielki Post, więc kiedy nam każą przeżywać Adwent jako czas radości, a nie pokuty, każą wam wtedy wesela robić, więc nauka jest niezgodna z Kościołem, nauką Kościoła. Tu przypominam, źródłami wiary są Pismo Święte, jak ktoś to odrzuca, to jest heretykiem. Tradycja, jak ktoś ją niszczy, zaraz pokażę, to jest następny heretyk. Później idzie nauczanie soborowe. Na podstawie tych trzech źródeł idzie nauczanie papieskie. A wszystkie inne dokumenty są wypadkową tego nauczania. Podaję papieża na czwartym miejscu, niejako by był zwolennikiem koncyliaryzmu, tylko w wymiarze nauczania, bo w rządzeniu papież jest pierwszy. Jeśli papież pominie Pismo Święte, tradycje, pominie nauczanie soborów, mamy go prawo nie słuchać. Czyste, logika. Dzięki temu nie mogą nam nikogo wkręcić i czy to na płaszczyźnie episkopatu, czy Rzymu, są teksty świętych, którzy mówią, kiedy Kościół nie przestrzega tej zasady w formie instytucji, mamy ich, moi drodzy, nie słuchać. Czyli udowodnię wam, że od kilkunastu lat te dekrety biskupie dotyczące niektórych punktów w Polsce związane z przykazaniami kościelnymi są nieobligatoryjne, bo niezgodne z nauczaniem Kościoła i tradycją Kościoła. Istotą Boga jest Jego stałość, niezmienność, trwanie, które jest radością duszy. Czyli Bóg założył Kościół Święty, mistyczne ciało. Skoro Kościół katolicki jest przedłużeniem Boga tu na ziemi, Jego obrazem, Jego rzeczywistością, tysiące przymiotów można podciągać pod Kościół, więc istotą Kościoła katolickiego winna być stałość, niezmienność i trwanie. I tu są bardzo mocne słowa anioła do naszych biskupów. Raz wypowiedziane te przykazania trwają niezmienne, ponieważ niezmienny jest Bóg. Tak i Jego prawo jest niezmienne. To tyle, moi drodzy, do dopowiedzenia tej przestrzeni, abyście rozumieli moje miejsce. Udowadniam wam publicznie, że prawo stanowione na płaszczyźnie przykazań kościelnych w Polsce jest łamaniem prawa Bożego, niezmienności praw, które wynikają
z Pisma Świętego, z tradycji Kościoła i z nauczania soboru. Pamiętacie, jak wam powiedziałem jasno, że dzisiaj wszyscy biskupi są ekskomunikowani. Zgodnie z nauczaniem sobór VIII wieku mówi jasno. Jeśli biskup konsekruje kościół bez kamienia ołtarzowego świętego, jest ekskomunikowany. No i o co chodzi? To w takim razie wybieramy sobie naukę kościoła, jak się nam podoba.